Witam na kanale Włóczyki z Krain. Dzisiaj trzecia część relacji polsko-ukraińskich, terroryzmu ukraińskiego na terenie II LPRP lat 1918-1938. Dzisiaj skupię się już na drugiej części tego terroryzmu, czyli od mniej więcej roku 30 do rozpoczęcia II wojny światowej. I przejdę również do kwestii duchowieństwa, łemków, i różnych przykładów zachowań y, Ukraińców, ale też głównie ukraińskiej inteligencji. Natomiast teraz podam szczególne przykłady jeszcze tej pierwszej fali, uwo, na sam koniec taki naprawdę mocny smaczek, jakie przygotowane były y, zamachy, na jakie ważne czy postaci. Myślę, że najbardziej oczywiście kluczowym jest tu zamach na Józefa Piłsudskiego. Który był dokonany podczas tzw. Targów wschodnich w Lwowie, młody Ukrainiec, można powiedzieć, że wiekowo jeszcze nastolatek, skierował dwa strzały w kierunku Józefa Pisuskiego. Co jest znamienne, są tu. Trzy rzeczy właściwie. Po pierwsze, Piłsudski był wielkim orędownikiem idei Unii Polsko-Ukraińskiej, a być może i nawet kiedyś przyszłego wspólnego polskiego państwa. Po drugie, był na targach wschodnich, czyli takich, takim wydarzeniu, evencie, który miał promować nasze wspólne relacje, zwłaszcza gospodarcze. I po trzecie, tak jak już wspomniałem, tu wspomniałem strzela, strzelano do człowieka, który chciał tego pojednania, i rzekomo strzał nie miał, jak, jak twierdził potem zamachowiec, nie miał paść w Piłsudskiego, nie, nie mogło go postrzelić. Niestety stało się strasznie, ponieważ strzały dotknęły znajdującego się obok Piuckiego wojewody Lwowskiego, który był w ciężkim stanie. Znamienne bardzo jest przy Józefie Piłsudskim fakt, że no, proces tego zamachowca, który odbył się w Polsce, właściwie nie był jego procesem. Bo dużo na tym procesie pozwolono temu młodemu Ukraińcowi przemawiać i oskarżać Polaków. To były jego, jego długie godziny wymowy, jego narracji przeciwko Polsce i to uwaga w języku ukraińskim. No, także pewna propaganda działa tu w odwrotną stronę. No i tu taka ciekawostka, mam go tu na zdjęciu z panem Gebelsem, ministrem, można powiedzieć, propagandy w III Rzeszy. Następnie widzimy, mamy zamach na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Bardzo umiarkowanego człowieka, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, to takiego, który dąży również do Federacji Państw Wschodnich i Bałkańskich. No i trzeci przykład to, był, to było już właściwie udany zamach dla Ukraińców zabicie kuratora Stanisława Sobińskiego. Po tych zamachach następuje chwila odwilży, można tak to nazwać, ponieważ władze ukraińskiej wojskowej organizacji uciekają do Berlina, a zwłaszcza Jewchen Konowalec. On tam nawiązuje współpracę z niemieckim wywiadem Abwerom. No i od lat 30., stąd znamienne zdjęcie, Ukraińcy chcieli właśnie Niemców w tym choćby Giuseppa Goebbels'a, przekierować na swoją e, stronę. No i tak oto właśnie na Migracji w Wiedniu powstaje Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. E, czym będzie się zajmować e, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów? E, oczywiście łączy wszystkie te mniejsze struktury nacjonalistyczne, dalej działa UWO. UWO przez te ukraińska wojskowa organizacja poprzez te 8 lat yy, niszczy folwarki, yy, sytuując je jako symbol polskiego państwa, szlachectwa uciskania chłopa ukraińskiego. No, ja bym jednak używał słowa rusińskiego. Nie chcę tam polskich kolonizatorów, bo tak nazywano tych polskie ziemiaństwo, przedsiębiorców, którzy chcieli wykorzystać te płodne, rolne te, tereny. Małopolski Wschodni no czy dzisiejszej Ukrainy Ym, więc próbowano Polaków wygrać, szacuje się, że przez te 8 lat kolejne 191 aktów sabotażu, a mienie państwo ucierpiało tylko 19 razy były to często, jeżeli chodzi o taktykę <laughs> Tych napadów już od lat 30. były to napady bojowników zbrojnych band, czasem z bronią paną, czasem już powoli właśnie z nożami, siekierami. Polscy, polskie ziemiaństwo, polscy powiedzmy właściciele wolwarków starali się już robić pewne straże, które w nocy pilnowały komitety samoobrony. Polacy zaczęli tu sprawnie się komunikować i współdziałać ale nie docierało to nadal do polskich y, władz. Jeżeli chodzi o ważniejsze akty terroru, już za które bardziej odpowiadała powstała w 1929 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Przede wszystkim najsłynniejszym zabójstwem jest śmierć Bronisława Pirackiego, ministra spraw wewnętrznych w rządzie y, Józefa Piłsudskiego. Był to rok 34. Początkowo uwaga, sanacja oskarżyła o to narodowców. O to narodowców, zwolenników Romana Dmowskiego, nawet i organizację Narodowo Radykalną. Dopiero po chwili ogarnięto, że jest, że, są, że byli to. Ukraińcy, oczywiście oni zbiegli, akurat e, autorzy tego zamachu na polskiego ministra uciekli na, do Czechosłowacji. I bardzo podobną postacią był Tadeusz Hołówko, polski poseł. Czyli zobaczmy, dwie bardzo ważne postacie na przestrzeni trzech lat e, giną z rąk ukraińskich zamachowców. Co znowu łączy te postacie z poprzednimi? To także byli ogromni zwolennicy Federacji Polsko-Ukraińskiej. -Ukraiński, polsko Polsko-Ukraińskiej przyjaźni. Ukraińcy nie celują w narodowców, nie celują w organizację narodowo radykalną, nie atakują przeciwników, atakują właśnie e, zwolenników, jak wcześniej wspominałem, mając rzekomo za zły scenariusz, e, to, że wcześniej Petlura, e, przywódca Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, państwa ukraińskiego, próbował nawiązać dialog z Polakami po dobroci i jak twierdzili Ukraińcy, byli tu wykorzystywani. Ym, dokonane zostaje również zamach na komisarza policji Emila, Czecho, Emila Czechowskiego w 1932 roku. Następnie atakowane są już wyższe tutaj można powiedzieć. Ym, jednostki, ponieważ atakowano już urzędy skarbowe, atakowano miejsca, gdzie przechowywane były pieniądze, a nawet tajne, czy, czy trochę bardziej poufne dokumenty, atakowano poczty. Ym, i tak jak wspomniałem, atakowano również Ukraińców, którzy sprzyjali polsko-ukraińskiej przyjaźni. Takim przykładem był Iwan Babi, który był dyrektorem gimnazjum ukraińskiego w Lwowie, gdzie przeważa, no dużo było Ukraińców, ale właśnie zezwala na język polski jako ten wiodący. No chyba najbardziej skandaliczny jest fakt, że nawet dochodziło do kilku odnotowanych jest napadów na ambulansę. Jak zareagowała na to Polska? Bardzo późno. Dopiero pod koniec lat 30., to, to był gdzieś 36, zwłaszcza, że dopiero 38 rok w pełni polska policja, wojsko wchodzi szturmem, można powiedzieć, na teren województwa wońskiego, lwowskiego, stanisławskiego. Końcem lat 30. -tych. Dopiero wtedy jest spóźniona reakcja Polski. Obawiam się podobnego porównania. W dzisiejszych czasach, że na podobne incydenty i pozwolę tu sobie przywołać trochę teraźniejszość takich aktów terroru, mieliśmy już sporo, ja może zrobię jakiś osobny odcinek, no ale nie tak dawno mężczyzna w Ukrainie schodził z bronią po Wrocławiu w przewodowie z zginęło dwóch ludzi od rakiety ukraińskiej. Niesprawdzone mam to w pełni, ale prawdopodobnie ukraińcy chcieli podpalić w szkole zawodowej w Koszalinie rękę Rówieśnikowi. Nie tak dawno głos wielkopolski wspominał, jeszcze to było w sierpniu, jak młodzi ukraińcy chcieli wykoleić pociąg koło Poznania, gdzieś tam na linii linii Gorzowskiej. Mnóstwo jest, coraz bardziej przykładów bardzo takich współczesnych, a państwo polskie. Bardzo skromnie reaguje. Nawet słynny protest przewoźników nie, nie. musiał wyczekać swoje, zanim przedstawiciele największych partii tam pojechali wspomóc Polaków. No ale wracając do, do tej historii, końca lat 30., gdy polskie, polska policja, wojsko weszło szturmem na te trzy województwa, odkryto tam 1208 karabinów, 460 strzelb, 735 rewolwerów. Ponad 700 bagnetów. Oczywiście ogromne ilości przeróżnych broszur literatury nacjonalistycznej. Zatrzymano ponad 2000 osób, ale oczywiście reszta uciekła. Gdzie? No oczywiście do Niemiec, do Czechosłowacji, na Litwę, ale co sprytniejsi uciekali do Kanady, gdzie dzisiaj jest największa enklawa yy, emigracja Ukraińców w Polsce. Propaganda ukraińska wykorzystała właśnie tenże fragment, oskarżając Polaków o jakąś eksterminację Ukraińców, gdzie właściwie było to tylko wyszukanie broni, no, przestępczych narzędzi propagandowych. Kręgi ukraińskie przedstawiały tą akcję jako pogrom ludności ukraińskiej. No, no, to jest wręcz groteska, do czego dochodziło. Yy, przedstawiciele o UN-u jeździli po, po, premier, po premierach, zwłaszcza do, pre, do premiera Francji się udawali, co jest szczególne, no ale oczywiście do Niemiec i mówili, donosili o zmasakrowanych e, polach uprawnych, nieprzyjmowanych Ukraińców do szpitali, aresztowaniu ukraińskich lekarzy, adwokatów i tak dalej. Gdy odkryto tajne dokumenty przy okazji tej akcji pacyfikacyjnej, e, Okazało się, że są, są tam dokumenty o założeniu komitetów protestancyjnych, które miały wnosić pisma do Ligi Narodów, takiego, ONZ, o, takiego takiej, trochę Unii Europejskiej dbającej o pokój. Wnosić pisma do Ligi Narodów i rządów innych państw, w tym zwłaszcza Ameryki. Domagano się wysłania Międzynarodowej komisji do Galicji, gdzie e, te komisje miałyby właśnie sprawdzać zachowania polskich e, władz. To jest szczególne. Ja pozwolę sobie przytoczyć teraz fragment. Pozwolę sobie przytoczyć fragment tego, co wydarzenia, które ma się dziać we Wrocławiu. Jak Ukraińcy chcą przedstawiać traumę, Wołynia pisze o tym wybitny kresowianin Stanisław Srokowski postać ani nie polityczna postać wybitna historycznie poetycko działacz społecznik promotor kresowian twórca wielu książek o tamtej historii dziejów jak tytułuje swój artykuł Ukraińcy uczą nas historii co za maskarada czy młodzież wszechpolska zareaguje no dopomina się też konfederacji która wina tu podjąć jakiś kroków i tutaj dalej podaję cytat um, znajomej, która o tym wydarzeniu go poinformowała. Um, to naprawdę ciekawe, że Ukraińcy będą nam tłumaczyć, jak mamy przepracować traumę Wołyńską. Właśnie Ukraińcy będą nas uczyć, jak mordowali Polaków. O co dokładnie chodzi? O to, że Fundacja Dom Pokoju w Centrum Historii Zajezdnia organizuje seminarium poświęcone, jak pani Halszka pisze, traumie woły, Wołyńskiej. Nie okrutnemu ludobójstwu, jakiego dokonali Ukraińcy na Polata, Polakach, tylko jakiejś traumie. A prelegentami będą Ukraińcy lub agenci ukraińskich wpływów w Polsce. I żeby nie być gołosłownym, dziś zresztą Wrocław to takie duże skupisko Ukraińców w Polsce, wchodzimy sobie na wydarzenie. I takie to wydarzenie mamy. Czy pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe? O, proszę bardzo, wydarzenie zostało y, anulowane. No, w tej chwili to zauważyłem. Całe szczęście. Ciekawe, z jakich powodów i kto do tego doszedł. Dowiedziałem się dzisiaj, dnia 7 grudnia, ale y, no, widzimy w tytule, czy pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe. No i. Taki tytuł byłby całkiem sympatyczny, gdyby brali prelegenci obu stron, polski i ukraiński. Natomiast dalsze zdanie dyskusji, panelu budzi niepokój. Leczenie traumy wołyńskiej. Dobrze, przechodząc do kwestii kościoła. Yy... Najbardziej takim brutalnym przykładem yy, władzy kościelnej i podtrzymywania Ukraińców na duchu był biskup Andrzej Szeptycki. To on, zwłaszcza od lat 30., drugiej fali terroryzmu uwo wychwalał Hitlera, modlił się za jego powodzenie, za wyswobodzenie Ukrainy. To między innymi on. Jego postać pokazana jest w filmie Wołęg reżysera Smarzowskiego, jak nakazuje święcić sierpy, kosy. Ukraińcy mieli też zwyczaj taki swój wschodnioazjatycki, co też w filmie jest świetnie pokazane. Nakazywał to szeptycki, poniekąd nie dokumentami, ale był taki zwyczaj, gdzie koło cerkwi grekokatolickich grzebano polskie symbole. Flagę, godło, one były zakopywane przy śpiewach często czerwonej kałymy. I pieśni, która dzisiaj przez Ukraińców jest wyśpiewywana, a nawet i na Akademii Szkolnej zdarzyło się, już nie w jakiej szkole. Nie potępia szeptyckich sprawców tych zamachów z lat 30., zamachów na e, posła Hołówkę, zamachów dla ministra spraw wewnętrznych polskiego, ministra Pierackiego. To wszystko obchodzi w ciszy. E, a następnie jeździ do Francji e, premierowi Briandowi. Skarży się, jak Ukraińcy są w Polsce e, prześladowani, właśnie dając za dowód tą akcję kontrującą, gdzie polska policja wojsko wkoczyło odszukać, co się mogło dziać na e, tych e, ziemiach. Ja tu przytoczę. <laughs> Przeróżne akcje Kościoła greko względem Polski Polaków, bo jako Kościół greko miał on największe, można powiedzieć, wpływ na ludność Łowską, i przez Kościół Greko-Katolicki miało miejsce to właśnie brutalne, nacjonalistyczne oddziaływanie. I takie, takiego typu mm, przykłady. Leluchów, bardzo lubię to miejscowość koło Muszyny. Ksiądz Józ, Chylak Józef współdziałał z księdzem Kaczmarkiem jako członek Ukraińskiej y, Narodowej Partii Demokratycznej, karany za ułatwienie ucieczki Rudakiewiczowi, jednemu z nacjonalistów ukraińskich. Tutaj dla nas bliskie, dla mnie bliskie powiat nasz Gorlicki w powiecie Gorlice. Mikołaj Duda, ksiądz katolicki w Łosiu, intensywne, tworzył intensywne akcje w duchu nacjonalistyczno-separatystycznym. Wypożyczał dzieciom, pr dzieciom prasę wywrotową, współpracując z nauczycielem tamtejszej szkoły Batiukiem. Kolejny ksiądz Włosiu. Dalej będę op operował teraz na przykładzie Beskidu Niskiego, że i tutaj zdarzały się takie wybryki. Agitacja księdza grekokatolickiego Jana Filasa przedstawiała teatry amatorskie krzewiące ukrainizm i dla również dla dzieci polskich i dla Łemków, jak podaje ze źródeł Józna Kulińska. W powiecie Jasło, Saluk, pan, pan Taleon w Krępnej był oficer ukraiński, założył w Krępnej proświtę taką organizację, gdzie młodzież miała wpajane hasła ukraińskie, nacjonalistyczne, odprawiane były nabożeństwa za poległych w walkach z Polakami. W cerkwi nawet święta narodowe nie pozwalała odśpiewać hymnu narodowego polskiego. A za podawaniem ukraińskiego jako ojczystego y, języka. Y, podam też szczególny przykład 11 listopada. To był dla mnie najbardziej, najdziwniejszy przykład, jaki przeczytałem Odnośnie ym, działania Kościoła Grekokatolickiego i naszego narodowego święta niepodległości. Otóż yy, w Łubkowie, miejscowości Łubków, dnia 11 listopada 1936 roku, ludność polska zamówiła nabożeństwo w cerkwi grekokatolickiej z okazji Dnia Niepodległości. Nabożeństwo miał odprawić miejscowy paroch ksiądz Chudia. Ponieważ ksiądz Chudia był wrogo usposobiony do państwa polskiego, nabożeństwo przybrało charakter parodii. Trwającej osiem godzin. Ksiądz Chudia bowiem przed odczytaniem Ewangelii zaczął modlić się za metropolitę Szeptckiego, następnie biskupa Diecezji, cały czas pomijając modły za intencje Polski i prezydenta, choć były one zamówione. Po skończeniu mszy ksiądz Chudia, nie chcąc dopuścić do odśpiewania: Boże coś Polskę, odmawiał w dalszym ciągu nabożeństwo, kierując się od ołtarza do ołtarza, chciał w ten sposób zniechęcić obecnych. No, zwłaszcza Polaków, ale byli tam też greko-katolicy Rusini. Polacy jednak wytrwali od ósmej rano do czwartej po południu i po churalnym odśpiewaniu pieśni opuścili Serkiew. O tym zajściu powiadomiono władze gminne. Proszę Państwa, szanowni kochani, 8 godzin Polacy wytrzymali dziwną parodię tego księdza. Tu też przykład, jaką dziwność czasem ma gen. Ja to powtarzam z afliksem koniecznym Tureńszczyzny, czyli taki azjatycko-słowiański. Że był w stanie ten ksiądz całą noc zmarnować, 8 godzin, po to, żeby tylko Polakom utrudnić narodowy akcent świętowania Dnia Niepodległości, który i tak potem no, został zwieńczony przez Polaków wytrwałych 8 godzin do czwartej do rano. To jest tylko kilka przykładów, takich jest wiele, które. Lucyna Kulińska podaje, w źródłach można by je przytaczać i przytaczać. Jeszcze może skończę Szeptyckim, bo jeżeli chodzi o krzywienie nacjonalizmu, tu przytoczę, otworzył ksiądz Szeptycki katolicką Akademię Duchowną na miastkę Ukraińskiego Uniwersytetu we Lwowie, kompletnie ignorując Ignorując zdanie władz, na specjalną uwagę sługuje reakcja księdza w kwestii drugiego wystąpienia UWO w 30. roku i będący jego następstwem akcji zabezpieczenia. Podczas zamachów na polskie życie, imienie metropolita milczał, a nie potępiał sprawców, nie brał w obronę poszkodowanych. Co najbardziej skandaliczne, dziś, w ostatnich latach, w dekadzie, dwóch dekadach podejmowane są kroki w celu wyniesienia księdza Szeptyckiego na ołtarze. To tyle z, dzisiaj z mojej strony. W następnym odcinku skupię się na łemkach mniejszości etnicznej znanej głównie w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i próbach ich, jej ukrainizacji. Podam też duchownych, którzy walczyli o Polskość, byli Ukraińcami, walczyli o pojednanie polsko-ukraińskie, potępiali ukraiński nacjonalizm. Pokażę też te dobre strony dobrych Ukraińców i powoli przejdę do wniosków ukraińskich wystąpień. To tyle w trzeciej części, i już wkrótce zapraszam na czwartą. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.